Jest z nami Holak, który tu zaczepia Molosa, czyli Sharpeya chińskiego. Zadymiarskim panel za bomby. Tak, za bomby, ale powiem ci, jak wrażenia twoje po zadymiarskim panelu? Bałem się, że stracę głowę, myślałem, że zaraz padnie Holak, uważaj, jak do Michaela, ale na szczęście tym razem się udało. Słuchaj, od razu konkretnie, zony to twój wybór, czy wybór organizacji, czy wybór zonego? Wiesz co, szczerze, ani on nie miał przeciwnika, bo się go każdy boi. Ja miałem walczyć z Knurkiem, z Jawczanem, niestety nie wyszło. I co, jakoś poszło. Jak w ogóle idą przygotowania w tej chwili? Bardzo dobrze. Teraz mam motywację, żeby pokazać wszystkim, bo wcześniej musiałem pokazać, a teraz chcę pokazać. To jest ta zmienna najważniejsza taka. I chyba też to, że jest to gala, która jest u ciebie w mieście. To jest właśnie najważniejsze i że będzie wzorem i osób, nie? Tutaj się czuję jak w domu, tutaj jest w ogóle... To lepiej będzie? Czy będzie cię to niosło, czy bardziej może przeszkadzać? Wiesz co, na pewno miałem stres bardzo duży, przy pierwszej walce to było bardzo mocno widać, nie pamiętam nic. Nawet miałem przez chwilę takie momenty, że mi się płakać ciało. Ze szczęścia troszkę smutku, a teraz kompletnie przeciwnie. Tak naprawdę gdzie się przygotowujesz teraz? W Zenicie, cały czas. Cały czas pod okiem Łukasza. I postępy idą do przodu? Idą, na pewno. Teraz wszyscy wiemy, że Zony jest dużo silniejszym przeciwnikiem, więc też przykładamy do tego jeszcze więcej jakby pracy. Jest ciężko. Ty jednak z Kubiksem masz wygraną, on ma przegraną. To może mieć znaczenie w sferze psychiki? Nie, wydaje mi się. Tutaj nie ma chyba nikt do tego takiego realnego podejścia. Smutki, to wszystko jakby można by tak zażartować, skarb, który potem się dostaje, zapija. Okej, na czym teraz pracowałeś ostatnio? Kurczę, nie wiem, czy bym chciał zdradzać, ale zawsze można skłamać. Parter. Nad parter. No dobrze, skoro tak. Słuchaj, jesteś już w tej chwili gotowy? Za ile, powiedzmy, czasu mógłbyś wyjść teraz w najbliższym czasie? Wiesz, w każdym momencie, bo to on też jeszcze mu trochę pewnie zostało czasu i pewnie go wykorzysta, więc mogę wychodzić teraz. No. A ta jego postura cię nie przeraża? Bo jednak, kurde, to jest wygląda. Jest szerszy, jest taki byk. No i fajnie, ale to jest wyzwanie, bo nie wiem, przy Kubiksie jakby nie lekceważąc jakby go jako osoby, tylko bardziej jako postać, to nie odczuwałem jakiegoś strachu, tu nie ma o czym mówić. Przy Zonym czuję, że jest to wyzwanie i to jest fajne, to tak cię jara, prowokuje cię do pracy. To w takim razie tak, życzę owocnych przygotowań, dziękuję za wywiad i co, widzimy się na następnej konferencji. Widzimy się, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Polak.